Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Utrwalanie żywności. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Pożywienie jest dla każdego człowieka jedynym źródłem energii, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. To, co jemy, ma wpływ na funkcję wszystkich ważnych organów i układów nie tylko na układ trawienny, ale także na układ nerwowy i pracę mózgu. Kontrolowanie wartości energetycznej spożywanych produktów jest ważnym elementem sposobu odżywiania. Wartość energetyczną jednoskładnikowego posiłku można obliczyć, korzystając z danych, które powinny się znajdować na opakowaniu. Producenci najczęściej podają wartość energetyczną w przeliczeniu na 100 gramów. Znając wartość energetyczną 100 gram produktu, można obliczyć kaloryczność potrzebnej porcji. Na przykład 100 gram szynki z indyka ma 84 kilokalorie, zatem 20 gramów szynki to 17 kalorii. Obliczmy dla przykładu kaloryczność, czyli wartość energetyczną 40 gram wędzonego łososia. Tym razem nie korzystamy z danych na opakowaniu, tylko z tabeli kalorycznej. Odczytujemy, że 100 g wędzonego łososia dostarcza 158 kilokalorii. Obliczenia będą wyglądały następująco. 100 g łososia dostarcza 158 kalorii, a wartość kaloryczna 40 g łososia jest naszą niewiadomą x. Zapisujemy to w postaci proporcji. Następnie, korzystając z zasady obliczania proporcji, ustalamy wartość x. Z naszych obliczeń wynika, że 40 g wędzonego łososia dostarcza trochę więcej niż 63 kilokalorie. Kaloryczność posiłku przygotowanego w domu obliczamy sumując wartości energetyczne wszystkich produktów spożywczych, z których dany posiłek się składa. W tym wypadku byłyby to zsumowane wartości energetyczne marchwi, Selera i wszystkich składników użytych do zrobienia pulpetów w takich ilościach, jakie zostały wykorzystane w przepisie. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi, zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.